pączki i faworki, albo kreple i chrust. Dzisiaj tego typu przysmakiem nikt nie pogardzi. Zaczynamy od dwóch. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Domowe mam swoje w domu jeszcze. Najlepsze. Takie malutkie. No. Z cztery może, ale to nie jest nic zaplanowane. Także zobaczymy, jak żołądek na to pozwoli. O tłustym czwartku opowiadały dziś członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Szczuchowa, które zorganizowały warsztaty robienia pączków dla przedszkolaków. Najmłodsi pod okiem gospodyń uczyli się przygotowywać ciasto, a także smażyć i dekorować kreple. Gospodynie zdradziły też tajemnice swoich wyrobów. Wszystko zależy od wyrabiania ciasta. Czasami tego mleka trzeba trochę więcej, czasami mniej. Wszystko to zależy, jak to ciasto się napowietrza. Ciasto nie powinno być za gęste, nie powinno być za rzadkie. Takie, żeby po prostu później te kreple, tak jak to się po śląsku godo, ukulać, usmażyć i potem nadziać. Ci, którzy nawet w tłusty czwartek myślą o zgrabnej sylwetce, mogą wybrać pączki w wersji fit. Nasze pączki robimy bez mąki pszennej, bez cukru. A aktualne pączki, które w tym roku zrobiliśmy, to zrobiliśmy jeden wariant z mąką kukurydzianą i mąką ryżową. Drugi wariant jest dla osób, którzy mają dietę niskowęglowodanową, tak zwana keto. I dla nich zrobiliśmy z serka i mąki kokosowej. Do cukrowego szaleństwa dołączyła też telewizja TVS, która rozdawała dzisiaj pączki mieszkańcom śląskich miast. Odwiedziliśmy dziś m.in. Katowice, Chorzów, Zabrze, Ustroń i Jastrzębie-Zdrój.